Witam, przed nami półfinały Ligi Mistrzów, więc najwyższa pora, aby skleić porządny kupon. Zanim przejdę do typowania, to zapraszam was do zajrzenia na naszą stronę legalniebukmacherzy.pl, gdzie znajdziecie najlepsze promocje dostępne na rynku, poradniki, typy i wiele innych. Gram dubelka na Ligę Mistrzów i zaczynam od starcia Bayernu Monachium z Realem Madryt. Bawarczycy przeszli w poprzednim etapie Arsenal, ale teraz zmierzą się z królami tych rozgrywek. Warto zanotować, że forma Bayernu w tym sezonie pozostawia wiele do życzenia, ale jeśli chodzi o Champions League to widzimy zupełnie inną drużynę. Zresztą spójrzmy na ich skład. Koman, Gnabry, Kimiś, Gorecka, Musiala czy Kane. Naprawdę przemocna kadra. Trzeba jednak pamiętać, że Real Madrid to również obsadzona gwiazdami i elitarnymi piłkarzami drużyna. A eliminując Manchester City zrobili bardzo duży krok w stronę w finału. Wierzę, że zachowają koncentrację do końca i nie zlekceważą Bayernu, który tak jak wspomniałem, w Lidze Mistrzów jest zupełnie inną ekipą. Uważam, że drużyna Carlo Ancelottiego nie przegra meczu w Monachium i wywiezie przynajmniej remis. Kurs na to wynosi 1.57. W drugim meczu BVB zmierzy się z PSG. Trzeba niemieckiej drużynie oddać że potrafią u siebie pokonać praktycznie każdego. W poprzednim etapie przed własną publicznością rozgromili Atletico 4 do 2. Pierwszy mecz w tej parze odbędzie się na Stadionie Borussii, a to oznacza, że niemiecka ekipa musi za wszelką cenę wywieźć korzystny wynik i prawdopodobnie rzucą się do ataku. Jednym z głównych motorów napędowych BVB jest Karim Adeyemi i gram właśnie na przynajmniej jeden jego celny strzał w tym meczu. Zawodnik przebojowy z Dribblingiem i Drygiem do oddawania strzałów, a kurs na ten zakład wynosi 2 0, -0. Podsumowując, Real Madrid nie przegra swojego wyjazdowego meczu z Bayernem Monachium, a Karim Adeyemi odda przynajmniej jeden celny strzał w meczu BVB-PSG. Daje nam to kurs łączny 3,14. A wy dajcie znać w komentarzach, czy gracie razem z nami i zasubskrybujcie nas po więcej typów.